No słuchajcie, bo tu już zaczęły się dziać poważne rzeczy. Kurde, Kantin nas próbuje złapać i zabrać z powrotem do Nowego Jorku. Musimy szybko uciekać do Welsenboru. Zobaczymy, czy nam się to uda z tą naszą podrobioną przepustką. Ale myślę, że tak. Jaku, ja nie wiem, gdzie on polazł po tą wodę, ale już wolę. Dobrze się pan czuje? Okej, daj mu przepustkę. Zobaczmy, jak zarobię. No. Puścisz nas pan? Jest wszystko dobre, oryginalne! Prawdziwe, no. Ja to w ogóle jestem obywatel. No, super, dokładnie. My jesteśmy obywatelami miasta. My tu już możemy spokojnie. Dziękuję panu. Tak, dokładnie. Panna Walker! Nie! Stop! Mam nakaz aresztowania Walker! Łapać ją! O nie. Tak, no. O, dobra. Jeszcze jakie slow motion w ogóle. Nie. Przepustka! Oddaj mi ją! Natychmiast, słyszysz? A ta na luzie w ogóle. Policjant, nic w ogóle. Nie, tu nic nie zaszło. Tak, a ten płotek to na pewno przeszkodzi wszystkim, żeby wejść do tego miasta, nie? Ale... Co to się stało w ogóle? To było głupie. Dobra. Ale że on tego Jukola w ogóle nie zauważył mnie. Ja rozumiem, że oni są nisi, ale bez przesady. Okej. Opiekun Srodzic zajmuje się organizacją podczas wędrówki, dbając zarówno o dobro zwierząt, jak i postępowanie. O swoją pamięć. Ciekawe rzeczy. W porządku. No już, ile ta gra może się wczytywać? No, wspaniale. Nawet mam jakieś osiągnięcie za to. Co chwilę, co? Aha, no dobra, tego, że mi silnika. I ja nawet miałam gdzieś zapisane, gdzie on jest. Ale nie widziałam tę kartkę. Ale sobie nawet zapisałam, co nam mówili o tym. Zegarmistrz przy porcie. Tak, musimy szukać zegarmistrza przy porcie. W ogóle jaki tu jest duży teren. Tam jest dużo latarni. Nawet nie umiałam iść. O, może tutaj. No, co ty robisz? Spróbuj. No, ja pierniczę, ona w ogóle bieganie w tą stronę, co ja jej każę. Ten duży statek to kryształ. Od lat niszczeje tam w doku. Ciekawe. A z tym panem mogę porozmawiać? Świeżutkie kalmary, Pan. panienko! Panienko, świeże! Nie, dziękuję. Ja kalmarów ja nie jadam. Ale dziękuję. Tu są jacyś ludzie. Od kiedy ratusz zdecydował o zamknięciu portu, miasteczko opustoszało. Uff, nie dziwne. Widzicie, ile jak tu by było dużo ludzi, gdyby Jukola mogli tu wchodzić? To nie, bo po co? Ale powiem wam, że to miejsce troszkę mi się kojarzy z tymi miasteczkami z pierwszej części gry. Jest klimat podobny. Ja nie wiem, gdzie ja biegnę. Nie wiem, czy dobrze biegnę. A ten pan co tam. Nie mogę. Może przynajmniej to przewijają, po prostu to bieganie kajt. A, może ten pan nam mi coś powie. Śluzy pozamykano z powodu potwora w wodzie. Potwora w wodzie! Żniwiarze. Mówię wam. Na pewno. Nie, no to już więcej się nie dzieje. Tam już nie będę szła, bo przypuszczam, że tam nic więcej tutaj nie ma. To źle poszłam. To poszłam w tą stronę. No. Nie, okropne jest to sterowanie. No, ale przynajmniej są przewijane te fragmenty, jak ona chodzi po schodach, bo. Ale ja nie wiem, jak oni mogli tego nie dopracować. Tyle ludzi zawsze narzekało, że Kate nie jest w stanie biegać po schodach. I nawet tutaj, w trzeciej części tego nie dopracowali, ja nie wiem. To jest dramat. Po prostu. No nie, no tu jest wszystko pozamykane, z tego co widzę. Znaczy, nie wiem w sumie, może podejdę do drzwi, to nie. Bo bardzo mnie to denerwuje w tej grze. To jest w ogóle mega nieczytelne, że do wszystkiego trzeba podejść mega blisko, żeby w ogóle zauważyć, że z tym jest jakaś interakcja. I często jest tak, że ja w ogóle przechodzę koło czegoś za pierwszym razem, bo nawet nie widzę, że z tym się da coś zrobić, nie? Więc no, nie fajnie, ale. Och. Więc teraz chodźmy w drugą stronę. W ogóle nie wiem, co to jest. Ciekawe.
Jeszcze mi klatki spadają. Jeszcze mi się dobra wiesza. Ja nie wiem. Jest po prostu straszne. Taka niedopracowana... No co? Taka niedopracowana jest ta gra, a... Nie, nie mogę. Nie, nie mogę po prostu. O! Tu... Nie, ta gra mi się po prostu tak wiesza. Bez kitu. O, dziękuję. Jeszcze mi powiedzcie, że to jest ten gościu, który miał nam tą protezę zrobić. To się załamie. Mam nadzieję, że nie. O rana, mam nadzieję, że nie. No, 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 ratuj człowieka w potrzebie. Kate, liczę na ciebie. Wszystko w porządku, przez serio. W piciu alkoholu należy zachować umiar, musi pan wytrzeźwieć. Bądź mu bez obrazy, ale jest pan w strasznym stanie. Powinien pan pójść do domu i wytrzeźwieć. Słucham? Zwo mnie kapitan Obo. Obo! Dumny komandor do... No, dumnego kryształu. Żaden tam, proszę pan. Aha. No dobrze, przepraszam. Miło mi, kapitanie. Jestem Kate Walker. Szukam warsztatu zegarmistrza Steinera. O. Jak miałbym wpaść do tej wody, wolałbym trafić do piekła. Lepiej trzymać się od niej z daleka, jasne, nie? Wody? No dobrze. Ten drań tam na mnie czeka. Nie wiem, o kim pan mówi. Potwór z jeziora czyha na nas wszystkich, panienko. Przyjdzie czas na każdego z nas. By dokończyć dzieła, trzeba wrócić do walki. Bowiem trzeba zawsze zachowywać czujność. Zawsze. Okej. Czyli już druga osoba o tym wspomina, najprawdopodobniej w tej wodzie czai się jakiś potwór. Nie zdziwiłabym się, gdyby to był jakiś wielki kalmar. Ciekawe, czy to można wejść, ale nie, na razie wolę nie próbować. No teraz to mogłabyś biegać trochę szybciej, Kate, ale może tego pana zapytamy? Może nam coś powie? Oj, no co to, co? A, nie, dobra, pan nam nie powie. Więc... Kate... Jak ta gra się wiesza, jak się zmienia perspektywa na kamerze, to jest po prostu masakra jakaś. No. No to dalej nic nie ma, czyli jednak chyba miałam tam skręcić. Zawsze złe ścieżki, zawsze. Nie, bo nigdzie się nie da iść, nie? Oj. No to potracę na tym całkiem sporo czasu. A, trudno. Już nic z tym nie zrobię. No ciekawe, tylko myślałam, że to będzie raczej gdzieś bliżej portu, a nie gdzieś tam. No ale najwidoczniej tam musimy iść, bo nic więcej tutaj nie ma. A tutaj? No tutaj jest. Tawerna. Tawerna! Spróbuj. Co tam? Może poznam jeszcze więcej miejskich legend. Zobaczymy. O kurczę, myślałam, że się dłużej będzie wczytywać. Ktoś przepraszam, nie ukradł jestem zeszłej no... Jeśli można, wolę zostać sam. Na pewno znowu. Okej, okay. Chyba ktoś go rzucił. Nie ma. Przepraszam najmocniej. Tak. Szukam warsztatu Simona Steinera. Simon Steiner to mój dziadek. Jestem Sara. Sara Steiner. Miło cię poznać, Saro. Jestem Kate Walker. Wskażesz mi drogę do warsztatu twojego dziadka? Oczywiście. Warsztat mieści się na końcu alejki, po lewej od głównej drogi. Łatwo trafić. Dlaczego go poszukujesz? Dziadek ma już swoje lata. Podróżuję wraz z karawaną Yukoli. Podobno twój dziadek miał wykonać mechaniczną protezę dla Kerka, ich przewodnika, który uległ wypadkowi. Bez swojej nowej nogi, Kerk nie będzie w stanie udać się w wielką wędrówkę z plemieniem, a Yukole nie dadzą rady bez przewodnika. Podróżujesz z Yukolami? Mhm. Mój Boże, ale ci zazdroszczę. W dzieciństwie dziadek opowiadał mi o ich przygodach, tajemnicach i magii.
w sumie to tak za dużo powiedziane, że podróżujemy z nimi, bo w sumie to dopiero mamy taki plan, ale no. Yukole, Simon Steiner, Sara. A może o niej porozmawiamy? A co? Czy podoba ci się w Walsamborze? Niewiele mogę powiedzieć o mieście. Cały czas spędzam w pracy lub opiekuję się dziadkiem. Czy nikt inny nie mógłby się nim zająć? Raczej nas na to nie stać. A poza tym tak właśnie wolę. Dziadek to moja jedyna rodzina. A w ogóle bardzo ładnie jest ubrana, nie? Tak troszkę nie tutejszo. Nikt tutaj nie chodzi tak ubrany jak ona. Ciekawe. A może o dziadku? Jesteś chyba bardzo blisko ze swym dziadkiem. Bardzo. Rzecz jasna bywa zrzędliwy. Zwłaszcza w ostatnich latach. Ale jest naprawdę kochany i bardzo utalentowany. Z kilku zębatek i sprężyn potrafi stworzyć niewiarygodny wynalazek. Jego dzieła zdają się niemal tętnić życiem. Dokładnie wiem, co masz na myśli. Też kiedyś znałam kogoś takiego. Problem w tym, że odkąd zachorował, interes podupadł. Podejrzewam, że gdybym nie otrzymała pracy jako kelnerka, pewnie musielibyśmy zamknąć warsztat. Ale powiem wam, że troszkę przypomina mi ona Annę, młodszą Annę, tą, którą mieliśmy przy okazji, mieliśmy możliwość poznać przy tych odsłuchiwaniu pozytywek w pierwszej części gry. I ogólnie to w tym mieście powoli zaczynam odczuwać faktycznie ten taki syberyjski klimat, znaczy no, w sensie, że gier. I powoli zaczyna mi się podobać. Powoli zwracam honor, bo jak na razie to gra miała same minusy, znaczy no same, większość minusów, a tutaj już zaczynam dostrzegać światełko w tunelu, naprawdę. Może będzie lepiej. Zobaczymy. Wydajesz się lubić Yukoli, prawda? To dosyć niespotykane w Walsamborze. To prawda, że w sprawie Yukoli ludzie zachowują się głupio. Obwiniają nomadów za wszystkie problemy miasta, odkąd ci tutaj utknęli. Ale ty nie, prawda? Ależ skąd? Dziadek opowiadał mi, że był świadkiem 3 czy 4 wielkich migracji strusi. Zawsze darzył Yukoli ogromnym szacunkiem. Dzięki niemu też zaczęłam ich podziwiać. Dziękuję za pomoc. Zajrzę do dziadka w czasie następnej przerwy. Spotkajmy się tam. Tak, mam nadzieję. Do zobaczenia. Kurde, jaka fajna postać. Dobra. Oj... zaczyna mi się podobać, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Myślałam, że może być już tylko gorzej, a... Pomyśl, jak trudno handlować od zamknięcia portu. Do tego Yukole podkupują klientów. O kurde, no serio. Yukole nie koczują tu tak bez powodu, coś ukrywają. Ach, co za ludzie. Jezioro zamieszkuje demon. Obserwuje mnie. Czeka, czuję to. To jest chyba ten sam koleś, nie? Ten kształt tam w wodzie. Co to jest? Już nie wiesz? Nie wiem, ale... nie wiem, ale tak, czyli to... Mam nadzieję, pewnie będzie musieli... Wszyscy chcą zrobić wrażenie na małej Steinerównie. Wkurza mnie to. No, bo co? Tobie też się podoba pewnie, co? W ogóle jak ona go przesunęła. Wyznając życie, to jeszcze będziemy musieli się rozprawić z tym demonem. Nie zdziwiłabym się, kurde. Ciekawe, co to będzie. Tawerna powinna się panience spodobać. Czy my tu jeszcze coś... To ten miły człowiek, który pomógł mi w ucieczce. Muszę mu podziękować. Więc to zrób? To ten miły człowiek, który pomógł mi w ucieczce. Muszę mu podziękować. I w ogóle powiem wam, że ja zwróciłam uwagę na to, że w tej grze w ogóle nie ma możliwości przewijania dialogów. Wiecie, kiedy to jest irytujące na dłuższą metę? Jak się gra, to może nie, ale jak się próbuje coś nagrywać, to nieźle człowieka możesz... Nie, z tym kolesiem po prostu mówiliśmy. Nieźle może człowieka szlak trafić, jak nie możecie przewinąć nic, żadnego dialogu, żadnego filmu, nic, absolutnie. Niech no lepiej pani trzyma się z dala od kapitana Obo. Zawsze chodzi nawalony jak szpadel. No, już założony. Nie siedzę tu z własnego wyboru, jak pani wie. Pracuje pan, kurde. Niech pan nie narzeka. Dobra, idziemy stąd, bo już... A to w ogóle się nie da biegać? Teraz dopiero to założyłam. Uciekło mi, co mówiłam. Ale to może mi się przypomni jeszcze. Ale no... No... I
idziemy do tego wujka. Kurde, coś mi uciekło. Coś mam wrażenie, że ważnego mówiłam i przerwałam w połowie. Ale aha, a propos tych dialogów. No i denerwuje mnie to strasznie, ale w tej grze dużo jest takich niedociągnięć, jest dużo błędów. Sterowanie jest okropne. Nie da się przewijać z dialogów ani... No idź tam. Kate biega jak popieprzona po prostu. Aha, nie, ona mówiła, że z lewej strony, to chodźmy na lewo. I no, to jest po prostu... Och, i jeszcze się miesza ta gra na dodatek. Serio? Jak można przesunąć grę o, kurde, 4 miesiące? Kurde, ponad 4 miesiące i wydać tak naprawdę tak bardzo niedopracowany produkt. To jest po prostu straszne. Och, ale powoli zaczynam odczuwać klimacik Syberii. Chociaż ty... No co tu się dzieje w ogóle? Aha, bo ci kamera zmieniła. Super. Czy ja... O, dzień dobry. Lubiłaś się, panienko? No to chyba tak, ale nie, dam sobie radę, spokojnie. Bo ja tu kowala szukam, ale to chyba dobrze idę, nie? Okej, okay, proszę cię, weź po tych schodach. Co ty robisz? O matko, ale jest! Steiner, jest! Steiner! Tak! Steiner! Chodźmy do niego, szybko, szybko. Jeszcze surprise jak z pierwszej części Syberii, nie? Nie żył, nie żyje, właśnie miał pogrzeb. Oj, nie, to czarny humor, przepraszam. Jestem w strasznie dziwnym nastroju. Przepraszam. Ale to już trzecią chwilę z rzędu nagrywam. Uuu, automacik! A kojarzę tego pana? Z grafik. Dzień dobry. Szukam pana Steinera. No, serio? Siedzi przed tobą. Przepraszam, że panu przeszkadzam. Nazywam się Kate Walker. Przyszłam odebrać protezę dla Kerka, duchowego przywódcy Yukoli. No i cóż, panienko Walker. Doktor Olga Jefimowa powiadomiła mnie, że młody człowiek nie jest jeszcze gotowy na operację. A więc... Panie Steiner, wszystko w porządku? To jest niemożliwe. Naszyjnik, który ma pani na sobie... Byłbym wdzięczny, gdyby powierzyła mi go pani na moment. Proszę, pan Walker. A ten pan coś ma wspólnego z automatami, widzę. Coś takiego. Ciekawe, ciekawe. Zobaczmy. Mein Gott. Całkowicie działające serce automatu XZ2000. Tak. Doskonała giętkość sprężyn. Wyważone wahadło, drobne mechaniczne pompy. Wszystkie elementy w doskonałym stanie. Dona Vata! Gdzie go pani ukradła, panno Walker? No już ukradła, pewnie, pewnie. Nie pańska sprawa, to pamiątka, nie ukradłam go. Oczekuję na wiarygodne wyjaśnienia, panno Walker. Nie ukradłam go, sadaj gościu. Nazywa mnie pan złodziejką, panie Steiner? Nigdy niczego nie ukradłam. To jedyne, co mi zostało po moim przyjacielu. Proszę mi to natychmiast oddać! Ach, zo! Ja bardzo dobrze znam takie niezwykle precyzyjne mechanizmy. Diabelska precyzja. Niezwykłe, niepowtarzalne wykonanie. To był automat Vorarlberga, droga panno Walker. No wiem! Tak. Jezu! W rzeczy samej jest to dzieło Hansa Vorarlberga. Dobrze go pan znał? O, ja. Mieszkał tu nawet kilka lat. Długo razem pracowaliśmy. Co? Kiedy niby? Nauczył mnie tak wielu rzeczy, wie pani. To chyba jasne, że opowiadanie mi bajeczek mija się z celem. I obawiam się, że nie mogę pozwolić pani stąd odejść, dopóki nie poznam całej prawdy o pochodzeniu tego obiektu. O rany, gościu, spokojnie. Co? Matko Boska. No to my jesteśmy podobno, kurde, furiatką. Tak? O, rany, ale to... Znaczy, to całkiem ciekawe, że niby to jest kolejne miasteczko, w którym kiedyś był Hans. No i? Poza tymi... Oczekuję na wiarygodne wyjaśnienia, panno Walker. Poza tymi miasteczkami, które się pojawiły w pierwszej części, ale... Boi się pani odpowiedzieć? Nie boję się. Opowiedz o Hansie, opowiedz o Oskarze. Nakrzycz na niego. Nie, no dobra, nie będziemy. Zaczynam tracić cierpliwość, panno Walker. Chociaż mam taką ochotę. Nie no, opowiedz o Hansie. Och,
Proszę się wstrzymać z wyciąganiem pochopnych wniosków. Prawda jest taka, że Hans Vorarlberg był dla mnie kimś wyjątkowo bliskim. Towarzyszyłam mu w bardzo dziwnej podróży po Europie. Przedmiot, który trzyma pan w ręku, to jedyna pamiątka, jaka została mi z tej wyprawy. Ależ to żaden dowód, Himmelherrgott! Hans nie przekazałby tego jakiejś... No, nie koleś ma atak. Było się tak wrzeszczeć na nas? Panie Steiner, co panu jest? Moje serce. Muszę zażyć lekarstwa. O rany, było na nas nie krzyczeć. Szybko! Ale to dobrze, tylko spokojnie. Za moment przyniosę panu leki. Dobrze, że na niego nie nakrzyczałam, bo teraz jeszcze miałabym wyrzuty sumienia. Ale kurde, a mogłam to zrobić. Pusta. Dobra, tu są same zegary, to na razie nie. Na razie szukajmy leków, ale to... Ach, pewnie musimy zejść na dół. Ale w ogóle po jakim on mówi? Bo to chyba nie rosyjski. Brzmi bardziej jakby mówił po niemiecku, ale to w takim razie co on robi w Rosji? Kto przechowywałby leki w takim bałaganie? No na przykład ktoś... Nadal nic. Kto robi bałagan i ma go wszędzie? No zaraz... Jezus, jak to dobrze, że to nic na czas. Noga! To proteza karka. Nie wygląda, jakby była gotowa. Szkoda. Bierzemy i spadamy, nie? Odręczna kobieca notatka. Dziadku, proszę pamiętaj, żeby zażyć swoje leki 3 godziny przed kolacją. Mhm. No to chyba Gostek ma jeszcze problem z pamięcią, z tego co widzę. Ojej. Ale w ogóle jak on się na nas wydarł, nie? Jeszcze mówimy mu, że znamy Hansa, to nie. Ty kurde, lekarstw szukaj, a nie jakieś notatki oglądać. Już mi to pokaż. Wycinek gazety. To zaraz to przeczytamy. Dajcie mi chwilę później. Kto przechowywałby leki w takim bałaganie? Och, no już ci nie odpowiedziałam na to pytanie. Z czym masz problem? No, zaraz, to i tu też nie możesz biegać. Jaki ładny stateczek. Ja, tam człowiek zawału dostaje, a my tu będziemy grzebać, nie? Uroczo. A, co możemy teraz coś zrobić? Cudownie! No cudownie, wspaniale, ale ty leków będziesz szukać, co ty robisz? Czekajcie, bo teraz się pogubiłam, z której byłam strony. Nie, to ona mnie w ogóle przyniosła na drugą stronę, już nie tutaj byłam. Ale, o rany, to ja nie wiem, gdzie pan trzyma te leki. Mógłby pan przynajmniej powiedzieć. Nie, to już byłam. Och, niedobrze. Nie, ten człowiek już dawno umarł. Nadal nic. A, my sobie to tak łazimy, nie? Ale co tego tutaj nie ma? Nadal nic. Gdzież to? Nie ma tu nic takiego. Chociaż jeśli ta notatka była tutaj, to ja bym zakładała, że te leki gdzieś tu leżą. Tu jest tylko ta noga. Tutaj... Może tu możemy się jakoś rozejrzeć. Nie no, nie ma tutaj niczego. Ciekawe. Tu żadnej szuflady nie możemy otworzyć. Dobra. Dobra, Kate, zgadzam się z tobą. Kto trzymałby leki w takim bałaganie? Kto przechowywałby leki w takim bałaganie? Już mówiłaś to 3 razy. No i bezjajnie, nie mam pojęcia, gdzie to może być. Może gdzieś na górze, a ja tu weszłam bez sensu. No bo wychodzi na to, że tu nie ma niczego. A ja nawet biegać nie mogę. Matko. Nie no, wyjdźmy na górę, bo to... Kto przechowywałby leki w takim bałaganie? Chwaliłaś to już. Teraz się okaże, że gość miał cały czas w kieszeni, nie? Proszę się czuć jak w domu. Jestem tutaj... Tylko właścicielem. Rozumiem, rozumiem sugestie, spokojnie. Ale no, panie drugi... Aha. Co? To jest pusty kubek. No dobra, nie wiem co mi po pustym kubku, ale w porządku. A to może mi pan powie, gdzie mam szukać, bo no kurde, nie wiem. Czekajcie, tu coś było? A nie, ona mówiła, że to jest puste pudło. Och, rany, a może tu? No, nie wierzę w to.
to bez sensu. Aha, czyli muszę przekupać wszystkie szufladki. No, fantastycznie, cieszę się. Nie ma leków. A ja cały dół przekupam. Komu prędzej zaszkodzi, niż pomoże. Strzemu, bo będzie prościej. Recepta. No to brzmi już jakoś bardziej sensownie. Recepta. No przyjrzyjmy się tej recepcie. Co? No, o, super. Przeczytaj. Doktor Zamiatin. Pierwsza data 8 marca. Dwie fiolki spironerone. Trzy opakowania. Aha. Kapsułki zażyć raz dziennie, najlepiej w porze podwieczorku. Nie dobrze, ale to przynajmniej znamy nazwy tych leków. Cokolwiek. Ale może nam to coś da? No, widz stąd. Mam receptę. Jaki plus? Nie, tu nic nie ma. O, tu coś nic, jest. Co by pomogło. No, a co to są? Nie, to nie ważne, jeśli ona uważa, że nie da, nie. No panie, powiedz tam, gdzie to... Nic, co by pomogło. Nie mówię wam. Myślę, to już by umarł 3 razy w międzyczasie. Nie ma leków. Czyli tu nie ma nic. Ja pierniczę. No po prostu wszystkie szuflady przekopać i nic, naprawdę. No to już nic więcej nie ma. No chyba, że tu coś mogę teraz. Nic nie mogę. O, panie drogi, to ja może pobiegnę do tej kobitki i się jej zapytam, gdzie on leki trzyma, bo po prostu nie wiem, no. Ale wiecie co? Ja ten odcinek już chyba skończę. Ja przepraszam was, że kurde, łażę tutaj bez sensu już od dłuższego czasu, ale spróbuję się w międzyczasie poza nagraniem rozejrzeć i może do czegoś dojdę, bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie to tutaj może być, a przekopałam wszystko 2 razy. No jak na razie dziękuję wam za oglądanie, no i do następnej części, gdzie już zapewne znajdę te leki. Zobaczymy. Więc no, do następnego razu. Pa, pa.